Hej, siemanko, to miasto, znajdziecie, witam was w kolejnym odcinku z testowania napojów. Napojem recenzowanym dzisiaj będzie Oshi Drink C500. Jest to jakiś energy, izotonik. W sumie nie wiem, czy to jest energetyk, czy izotonik, po prostu izotonik C500. Także, zobaczymy, co to jest. Jest to żółta butelka. Mam nadzieję, że zawartość nie smakuje podejrzanie. Bo myślę, że to po prostu przypomina to kolorem mocz. Znaczy to jest tylko butelka, ale napój też może być takiego koloru. Także uwaga. Smaczne. Bardzo dobry napój. Smakuje, ale nie wiem, co to jest za smak. Właśnie, co to jest za smak? Proszę mi tutaj... Właśnie, morela, jakoś tak... Wiecie, tak jak zapomniałem, co mi przypomina ten smak? Morela, morelowy smak, bardzo dobry energety... Znaczy, izotonik, Boże, izotonik. Tak mi się myli czasami, izotonik. Bardzo dobry izotonik. No to ja wiem takie... 7 na 10, bo morele bardzo lubię akurat. Morele tak się składa, lubię. Nota 7 na 10, także jeżeli lubicie oglądać u mnie zmierzone testowanie, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Łapeczkę w górę. Za subika wraz z dzwoneczkiem. Zapraszam was także na poprzedniej filmie, na następne, do następnego. Na razie, cześć, hej, hej. Nie zapomnijcie subskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem. I co do jeszcze napoju. Napój jest idealnie słodki, nie jest przesłodzony. Takie większość napoi. Taki lekko kwaskowy, idealny. Po prostu to jest idealny Oshi dla mnie, także... Narka.